Siemanko, z tej strony Promok z kanału Nie ma lipa. To jest kolejny odcinek z gry Fański Jumping, czyli o grze. Wyszliśmy w grze o szkołach narciarskich polskiego studia po raz kolejny. Tym razem będziemy sobie grali Puchar Świata w lotach narciarskich. Oczywiście naszymi zawodnikami. Zaczynając od Bad Mittendorf, kończąc na planicy. No więcej tutaj mamutów jak na razie w tej grze nie ma. No i wszędzie są po dwa konkursy. Zobacz jak nam pójdzie, mam nadzieję, że jak najlepiej. To jest klasyfikacja, tak? 6 przystanków tak zwanych. To jest taki puchar, jak widzę, który tutaj będziemy walczyć. No i pierwszy z naszych Piotr Szyła. Na razie najdalej skoczył Szylien, całe rozwiesie 23,5. Warunki jakie są? Warunki są niezbyt dobre. Jest taki boczny wiatr, co nie jest dobrze, dobrym zwiastunem. No ale może Piotr Szyła sobie da radę w tych warunkach. Skoczy jak najdalej. I skoczył daleko! Skoczył daleko! 220,5. I jest prowadzenie. Super. I może o 3 metry bliżej skoczył, ale to w wiele lepszym stylu to zrobił. I to się liczy. Teraz będzie Dawid Kubacki skakał. Piotr Żyła nadal jest drugi, mimo że dalej skoczył ten Forfunk. Właśnie i ten nie. Mimo, że od Żyły skoczyło ponad 30 metrów dalej Aschenwald, to jest niewielka strata nadal, więc... No, zobaczymy jak sobie poradzi teraz, nie wiem kto by nie patrzył, mam nadzieję, że będzie coraz to lepsze skoki z naszej strony i że to będą dobre skoki. To są świetne skoki, mimo że warunki nie ma najlepszych, ale Kubacki skoczy 225,5 metra. Jak na razie nasi skaczą jak natchnieni, żebym mógł tak powiedzieć. Zobaczcie, mimo że skoczyło tyle bliżej, to mimo to wyszedł na prowadzenie. Niesamowita sytuacja. Teraz Kamil Stoch. Kubacki nadal jest drugi. Wow. Tylko już jest duża strata, jest niestety do pierwszego miejsca. Czy Kamil Stoch tutaj zaczaruje wszystkich? Zobaczymy. Oby tak, oby jak najdalej oskoczył. No niestety, zabrakło. Ale 11 miejsce też nie jest najgorsze. Niestety Kamil Stoch spóźnił trochę na progu jak to on. No i wyszło trochę gorzej. No dobra. O, 240,5 skoczyli, widzę. Kto tu tyle skoczył? Johansson prowadzi przed Kobiasiem Kraftem, Tandę 4, Geiger 5, Kubacki najwyżej naszych 6. Z największą szansą na 3 miejsce, będzie Żyła. Ich Stoch. Czy reklamy muszą być? Byłby inaczej. No i druga seria. Czemu nie ma, zapytacie, Huli i Huli, Kota i tak dalej, bo wolnego. Coś musiałem źle zrobić, no ale trudno się mówi. Powiedzmy, że mają kontuzję na czas tych zawodów. Ale daleko. Kamil Stoch, 226,5, na razie będzie liderem. Bardzo dobry skok. Ogromna przewaga od Sato. Prawie 50 punktów, niesamowite. Skoczyli daleko. Schlienzauer prowadzi przed Bayer Lindwig. Stoch na 4 miejsce spadł. Może Żyła coś tutaj namiesza w tej czołówce, byłoby dobrze. By Piotr Żyła skoczył jak najdalej, chociaż... Oj, chociaż niestety, niestety zepsuł skok. I to totalnie. Liczyliśmy na jego lepszy występ, niestety zepsuł próbę.
No trudno się mówi. Teraz Dawid Kubacki, najwyżej z naszych, z szansą na podium, musi skoczyć powyżej 220 metrów. Wieje tak jakby pod nartem, więc jest duża szansa na to. No, wyszedł dobrze. Złapał wysokość. No i czy jest ta odległość? 283 metry. Niestety nie. Punkta zabrakło do 400 noty. Drugie miejsce. Ale będzie w piątce chyba. Mam taką nadzieję. Zobaczymy. I niestety siódmy. Wygrał Johansson przed Kobayashim, Joju, później Tande trzeci, Kraft czwarty, Gaje piąty, Szabat szósty. No wyszło jak wyszło, no ale jeszcze dużo konkursów przed nami, to jeszcze będzie szansa na odegranie się. Dzisiaj reklama znowu. Wybaczcie niestety, ale musi się jakoś przemęczyć. Na razie prowadzi Johansson. Najwyżej z naszych jest Kubacki 7, później Stoch 11, Żyła 15. Drugi konkurs, Badmintendorf. Czy to również warunki będą dobre, czy może będzie wiać w plecy? Nie wiadomo. Warunki są dobre nadal, no bo w tej grze jeszcze nie ma wiatru w plecy, no to muszę tylko i wyłącznie pod narty wiać. Będzie daleko. Będzie idealny skok! Nie, niesamowity skok Piotra Żyły, 235,5. No przecież to jest niesamowity skok. No czy to będzie gwarantowało top 3 po pierwszej serii? Nie wiadomo. Ale miejmy nadzieję, że tak. Kamil Stoch też ma dobre warunki. Liczmy na to, że będzie też dobry skok. Oj. Jakiś... Teraz teczny błąd musiał być znowu Kamil. Niestety. Będzie na ostatniej pozycji w tym konkursie. No niestety, wyszło jak wyszło. Wyszło tragicznie. Ale Żyła cały czas prowadzi, chociaż tyle dobrego. Teraz Dawid Kubacki. Warunki są bardzo dobre. Może być nawet po rekord skoczni skok, jeżeli tylko dobrze się wybije. No rekordu nie ma, ale chyba na drugie miejsce będzie wystarczało, nie, na trzecie. No. Więc nie źle. W dziesiątce być powinien. A co dalej, to nie wiadomo. No i po pierwszej serii prowadzi Kobayashi przed Żyłą, ale to tylko jest różnica 7 dziesiątych, więc tutaj wszystko się może zdarzyć. To jest w ogóle ciasno, strasznie. Do szóstego miejsca to wszystko może się zdarzyć. Żyła jak na razie jest drugi, więc miejmy nadzieję, że będzie podium. Ósmy Kubacki. No niestety Stoch ostatni. No, trudno się mówić, czasem tak bywa. Reklamy. Pozdrawiamy. No i druga seria. Kamil Stoch ją otwiera, miejmy nadzieję, że teraz się zrehabilituje i będzie to już konkretny skok na konkretną odległość. Oj, przeciągnął. Chciał tu pokazać, że jest w bardzo dobrej formie, ale jest przed obrzu. Jak na razie skaczą wszyscy w miarę blisko, więc zobaczymy. Dawid Kubacki teraz. 200, powyżej 215 musi skoczyć, aby objąć prowadzenie.
warunki nie są najlepsze, bo wiatr ucichł trochę. Chociaż teraz idzie w górę, no ale wybił się tragicznie. Ej, 12 miejsce, niedobrze. Bardzo niedobrze. No i ostatni z naszych zostaje, czyli Piotr Żyła. I miej nadzieję, że on jedyny nie zepsuje swojej próby, wytrzyma presję i będzie na podium. Bo inaczej będzie trochę, no, zawód, jakby nie było. Piotr Żyła, wszyscy liczymy na ciebie. O, Piotr Żyła daleko skoczy i nie zawiódł nikogo, chociaż niestety nie objął poradzenia. Ale się poprawił o metr jeszcze, dołożył. No, może być w piątce, mam nadzieję. Ach. Liczyłem, że będzie podium. Ale chyba podium będzie, a to by wychodziło. No, jest trzeci, proszę bardzo. I ryba Kobiaszy przed Kraftem, trzeci Żyła. Niestety Kłacki i Stos walili swoje skoki, no trudno się mówi, zdarza się. Ale przynajmniej w drugim kursie na Badmintendorf trzeci Żyła. Więc wyszło całkiem dobrze. Liczyłem, że chociaż jeden z naszych będzie na podium. No i się udało. Klasyfikacja turnieju Pucharów Świata w lotach, bardziej można tak powiedzieć, pojawiający się natychmiastowo. Kobayashi prowadzi przed Johansson, pewnie Kraft. Żyła wskoczył na szóste miejsce. A niestety spadł Kubacki, no i sto. Kolejny konkurs na Vikersund nas czeka, później na końcu będzie Planica. Dwa konkursy Vikersund i tutaj może być ciekawie, bo na tej skoczni nasi zawodnicy tak zbytnio sobie nie radzą. Szczerze mówiąc, na treningach nie było najlepiej. No ale może na konkurs się zmobilizują i pokażą, że stać ich na bardzo dużo. No, skoczył dobry skok, 214 metrów, jakby nie patrzeć, jak na razie. To nie była najgorsza próba. Chociaż też nie najlepsza, jakby nie patrzeć. Teraz Dawid Kubacki musi skoczyć w okolicach 220, żeby objąć prowadzenie. Czy mu się uda? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że tak. Ej, niestety nie. Jeszcze się wywrócił. Niestety się moje słowa sprawdzają, że niestety na treningach wypadali no niezbyt dobrze i niestety to zaczyna się sprawdzać. Zostaje nam Piotr Żyła, który no jak na razie jest w dobrej formie. Przynajmniej tak się wydaje, że jest w najwyższej formie z naszych. Najrówniejszy, więc może on coś tutaj zdziała. Oj, tragedia. Tragedia, bardzo tragedia. No i ostatnia lokata. Czy tym razem Kamil Stoch będzie najlepszy z naszych? Dwa upadki. Tylko Kamil Stoch jest na 12 miejscu, prowadzi Kobayashi Tandę Jaszewaldę w pierwszej serii. Lipa trochę, lipa. Drugą serię otwiera Żyła. Aby tak było lepiej. Prosto. No jest lepiej. 58 metrów. No i Dawid Kłacki teraz.
A też trzeba szczerze powiedzieć, że obecni na skoczni, ojej, nie ma w ogóle warunków do dalekich skoków. Niby wieje pod narty, ale to nie jest do końca taki wiatr pod narty, który dawałby dalekie odległości. I to niestety widać. Niestety nasi zawodnicy w tym konkursie wypadną tragicznie, na to wygląda. No chyba, że Kamil Stoch da jeszcze nadzieję, że będzie chociaż jeden Polak w dziesiątce w tym konkursie i nie będzie aż takiej tragedii, chociaż... Oj nie... Niestety nie... Niestety nie... Bardzo źle... Bardzo źle i... Niestety tak to wygląda... No i konkurs wygrywa. Kobayashi przed Tandem, Kraftem. Asha ma najlepszy z naszych stoch, później Żyła, Kubacki trzecie miejsce na końcu, niestety. Jak było dobrze w Oberstdorfie, w Taupitz, tak tragicznie było w pierwszym konkursie. Może w drugim konkursie będzie lepiej. Miejmy taką nadzieję. On nie wygląda to kolorowo, mówiąc. Jakie są warunki? Warunki są o wiele lepsze. To jest szansa na o wiele lepsze odległości. Mam nadzieję, że pomimo nierównej formy naszych, że damy radę i będzie wiele lepiej, tak jest, zaczyna się wiele lepiej. Stoch prawie 240 skoczył, na razie jest liderem. To coś już świadczy, że będzie lepszy, już musi być lepiej. Nie ma innej opcji, przy takich warunkach w prawdziwym wietrze pod narty musi być lepiej. Ja nie wiem, kto skacze, żeby mnie zobaczył. Spóźnił trochę skok, ale go tu wyniesie, tak czy owak. Wyciągnął ile się tylko dało, to był Dawid Kubacki, drugie miejsce jak na razie. 24,5. Nadal prowadzi Stoch z odległością 239,5. A jak dalej będzie, to jeszcze nie wiem. Teraz Piotr Szyła, najlepszy z naszych. I oby teraz najdalej skoczył, no albo przynajmniej w top 5, żeby się pojawił. Znalazł bardziej. No może top 5 nie będzie, ale 10 może będzie. Bo to nie był najgorszy skok, 214,5 metra. No ale najlepszy to też nie, niestety. Więc wiążemy największe nadzieje na ten moment z Kamilem Stochem. Miejmy nadzieję, że on będzie na podium. Na razie prowadzi o dziwo, mimo że kilku zawodników skoczyło o wiele troszkę dalej. No ale prowadzi po pierwszej serii. Mam nadzieję, że utrzyma ten poziom. I będzie bardzo dobrze. No i najsłabszy po pierwszej serii z naszych podróżowa zaczyna drugą serię z naszych jako pierwszy. Wiatr nie jest najlepszy, ucichł, no i Żyła niestety psuje skok, totalnie psuje. Spada nam góle i koniec niestety. No mówi się trudno, nie zawsze jest dobrze. Jest Dawid Kubacki, może on będzie miał lepsze warunki, chociaż on też widzę, że będzie skakał prawie w ciszy, no to niedobrze świadczy zbytnio o warunkach, jakie panują mi. Ale mimo to skoczył 215,5, jest na razie drugi. Pozycji raczej nie utrzyma, ale
spaść jakoś drastycznie nie powinien. Ua, 247 punktów skoczył. Tandem. Z tego, żeby wygrać, ile musi skoczyć? Powyżej 240 metrów. No, oby mu się to udało. Oj, wygląda to obiecująco, gdyby tylko nie ten... lądowanie, to mogłoby być nawet i drugie miejsce. Niestety jest trzecie. No ale podium to podium. Zabrakło no niewielu, by można powiedzieć. Znowu Kobayashi jest na podium. Po raz kolejny. No a tym razem zamiast Żyły, to teraz Stoch jest na trzecim miejscu. Trzeba mu pogratulować. No bo konkurs mu naprawdę dobrze wyszedł, moim zdaniem. I to było naprawdę dobre wykonanie. I kolejny konkurs już ostatnie w ramach Pucharu Świata w lotach będą w Planicy. Standardowo, można by powiedzieć. I tu powinno być już bardzo dobrze, o ile warunki będą dobre. No warunki może nie są najlepsze, bo nie wie, jakiś taki super wiatr pod narty, ale to nie powinno przeszkodzić w oddawaniu na najdłuższych skoków. Na razie prowadzi Kubacki, więc jest dobrze. 207,5. Dalej. Teraz Piotr Żyła. 230 musi skoczyć, aby objąć prowadzenie bezpiecznie, no to... wyzwanie jest przed nim i to nie małe. No niestety tyle nie skoczył. No ale na razie trzecie miejsce jest. Tyle chyba samo skoczył co Kubacki, więc... no tragedii nie ma, ale mogło być lepiej, nie? O, 6,5 metra dalej skoczył jednak. 7,72. Czy prawdopodobnie muszą wyskakiwać? Stoch, teraz najlepszy z naszych pucharzy świata w lotach. Aj, no i za bardzo chciał to przeciągnąć. Niestety. No i wyszło tak, wyszło. Ostatnia pozycja. Lipa. Ktoś 256,5 skoczył. Daniel Tande to był. No ciekawie. Ale cicho bądź. Kogo to obchodzi? Dobra. Druga seria, Kamil Stoch zaczyna. No skok nie był najgorszy, muszę tak powiedzieć. Pomimo upadku widać, że nic mu się takiego nie stało i potrafił skoczyć w miarę dobry skok. Teraz Dawid Kubacki. Aj, mimo że niby skierowałem do góry, to jednak wylądowałem bez telemarku. Mogłem tutaj dużo zyskać na notach. Niestety wyszło jak wyszło. No ale na razie Kubacki prowadzi. Teraz Żyła, najlepszy z naszych po pierwszej serii. Oby też tak było w drugiej serii i skoczył jeszcze dalej.
No niestety skoczył o wiele bliżej. I jeszcze raz telemarku. No niestety to nie będzie dobry konkurs. Wykonani potrażyły. Niestety się mówi. Na razie prowadzi Kobayashi. Zobaczmy na skok. Sobie obejrzmy skok. Daniel André Tande. Zobaczymy, jak daleko tym razem skoczy. Powinien bardzo daleko skoczyć. Odbił się no niemalże perfekcyjnie. Leci bardzo wysoko ze skokiem. No i wygrywa konkurs bez większego problemu. 42 metry. A przy okazji wyrównał rekord świata. No. Stefana Krafta i widać, że jest w wysokiej formie. Tak samo jak Ryo Kobayashi, który chyba co konkurs stawał na podium, więc... No... Niestety nasi mają trudne zadanie. Mieli przynajmniej w tym sezonie. No i ostatni konkurs tego sezonu w Planicy II. Ma jeszcze szansę awansować trochę Stoch. Chociaż szans zbytnio takich jakichś dużych nie ma, no ale nadzieja, że zawsze jest. Ale o ile będą jeszcze lepsze warunki, bo wtedy te skoki naszych może będą jeszcze lepsze. No i Kubacki skacze pierwszy z naszych, no i warunki są lepsze, no jednak, więc no jest wielka nadzieja, że będzie lepiej. I oby tak było. Czemu je skaczą na bez telemarku? No ja nie ogarniam tego, dlaczego to tak wychodzi? Bez kitu. Teraz Piotr Żyła. Marzyła skoczył tym razem telemarkiem, ale skok sam sobie nie był dobry. Było przeciętne, to mocno przeciętne. Jak na te warunki. Mógł skoczyć o spokojnie 20-30 metrów dalej. No ale wyszło jak wyszło. Italska Mistoch najlepszy z naszych. Mam nadzieję, że będzie to dobry skok. Nie zepsuty w żadnym stopniu. Chociaż... No, chyba spóźnił. Niestety. Niestety spóźnił i niestety to nie był dobry skok. Niestety, 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 niestety nie. Niestety nie wyszło. Coś nie pykło. W mechanizmach. No i to nie będzie dobry konkurs. Niestety na koniec sezonu. Na to wychodzi. A Kobayashi, Tande, Kraft jak zawsze w wybornej formie i oni tutaj brylują. Nawet w ostatnim konkursie. No. Piotr Żyła. No, niestety odbił się tragicznie i skoczył bez sensu. Niestety początek sezonu dla nas był dobry, no ale wszystko się spierdzieliło z czasem, no bo jakby inaczej się mówi. Kolejny z naszych Kubacki. Ja tu nic już nie będę mówił, bo jestem rozczarowany, krótko mówiąc, chyba jak wszyscy. No, liczyliśmy na lepszy sezon, jakby nie patrzeć, a wyszło jak wyszło, że szło do dupy. Dobra, nieważne. Zresztą nieważne, co ja się będę odzywał. Nie ma sensu. Bez komentarza. Po
prostu bez komentarza trzeba to zostawić i tyle w temacie. Chociaż Stoch skoczył teraz, no, bardzo dobry skok, 10,5. Chociaż Stoch widać, że się zebrał w siły i chociaż na koniec jeszcze skoczył w miarę dobry skok. To może Stoch będzie w 10, chociaż w to wątpię, bo miał niezbyt dobry pierwszy skok, no ale nie zawsze jest. No i Stoch jest w 10, wygrywa tandę przed Kobayashim i Kraftem. No i skończył się Puchar Świata w lotach. Ciekawe kto wygrał. Pewnie Kobayashi. Do you speak English? Nie, do you speak bitch? Dobra, wyłączę sobie reklamę. No i wygrał właśnie Kobayashi przed Tandem, Kraftem. Animacja zwycięzcy, fajnie. Takie coś zrobili, ale chciałem zobaczyć klasyfikację. Czy ją mogę zobaczyć? Już nie będę mógł zobaczyć. Najlepszy z naszych był to Kamil, 111 rolka, dopiero Piotr Żyła, 13. Następnie Kubacki, 15. No. I to tyle w tym odcinku z Fański Jumping polskiego studia. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo że skoki naszych nie były jakieś super i nie wyszło to nam najlepiej, jak byśmy chcieli. Ale sam odcinek mam nadzieję, że wam się podobał. Możecie zostawić łapkę w górę, suba, followa na fanpage'u Gramy w Grę, tam często są live'y. Zapraszam do komentowania. No i widzimy się w tych filmach, odcinkach, live'ach. Pozdro.